Ta historia zaczyna się właśnie tutaj, w górach, w samym środku Europy. Na zachodnim stoku Baraniej Góry znajdują się źródła dwóch potoków – Białej i Czarnej Wisełki. To z nich bierze początek Wisła, najdłuższa rzeka Polski. Woda, która wydobywa się tam spod ziemi, po przebyciu 1047 km dotrze do Zatoki Gdańskiej, leżącej nad Morzem Bałtyckim. Zanim to się jednak stanie, ta wielka rzeka będzie płynąć przez całą Polskę, mijając wiele miast, miasteczek i wsi. Będzie płynąć przez wszystkie strefy krajobrazowe typowe dla środkowej Europy. My jednak zatrzymamy się na chwilę u źródeł Wisły. Pewnie wyobrażając sobie źródła rzeki, widzicie jedno miejsce, gdzie z górskiej rozpadliny wypływa woda i daje początek rzece. W przypadku Wisły jest zupełnie inaczej. Potoki źródłowe są dwa – Biała i Czarna Wisełka. Do tego wszystkiego dodajmy, że każdy z nich nie ma jednego źródła, tylko wypływa w kilku miejscach na stokach Baraniej Góry. Czy więc poszukiwania źródeł Wisły są bezcelowe?